Wieża Eiffla. Polska pomnik Syrena. Zamek w Będzinie Wawel. Grecja. Kolosal. Piątego nie mogę. Trudno. To znaczy, że musicie jeszcze chodzić do szkoły. To prawidłowo, że czegoś brakuje. I zadanie szóste. Pierwsza strona jakby normalnie ze złotówką, a druga strona to jest syrena. Wszystko, dziękujemy, brawa! Dziękujemy! Dobrze, no więc tak, jesteśmy w Lubomirzu, bo my przedstawimy wam dzisiaj naszą szkołę. No więc, Hiszpania. Wcześniej obowiązywała waluta peset. Obecnie wychodziłoby to 2 euro. Stolicą tego państwa jest Madryt. Jednym z głównych państw jest Barcelona. Sławnym obywatelem jest na przykład Pika, a zabytka i dzieła sztuki to akurat nie mamy, mówisz pani. Niemcy. Wcześniejsza waluta marki. Obecnie cena kawy wynosiłaby 4,5 euro. Kawy, cena kawy, tak? Stolica to Berlin. Sławne miasto to Dortmund. Sławny obywatel to Milej. A zabytek, jak na przykładowy zabytek, to Brama Brandenburska. Francja. Wcześniej były tam te... Franki. Teraz wynosiłoby to jakieś 4,5 euro. Stolica, Paryż. Główne miasta, no nie mamy. Sławni obywatele, Indila, bo ich więcej nie mamy. Zabytki to zabytki, jest na przykład wieża Eiffla. Wieża Eiffla, to jest problem. Grecja. Wcześniej obowiązywał to był wcześniej obowiązywał brak. Obecnie wynosiłoby to 1,5 euro. Stolica to Ateny. Główne wyspy to Kreta i Rodos. To są takie największe. Oprócz Grecji. Słownego obywatela nie mamy. Zabytki i dzieła sztuki. Od dzieła sztuki na przykład wiele mitów greckich. A tutaj jest nasze logo. To jest projekt waszego polskiego euro. Dziękujemy. Hiszpania, Madryt. Niemcy, Berlin. Grecja, Ateny. Francja, Paryż. Polska, Warszawa. Główne miasta. Hiszpania, Saragossa, Barcelona, Sevilla. Niemcy, Frankfurt, Kolonia, Hamburg, Monachium. Grecja, Kreta, Saloniki. Francja, Lyon.
Lyon. Lyon. Polska, Kraków, Gdańsk, Katowice. Słowni obywatele, Hiszpania, Irlandia, Andres i Mieszka, Niemcy, Angela Merkel i Manuel. Całek. Grecja, Persefona, Demeter, Kara, Kristulos, Francja, Edwila, Jonna, Polska, Mickiewicz, Donald, Szofi, Rezi, Kopernik, Popek, Zabytki, Hiszpania, Kiparczyk, Kłoer, Sagrada Familia, Niemcy, Brała Brandenburska, Grecja, Arterton, Akropol. Francja, Wieża Eiffla, Katedra Laterna, Polska, Pałac Prezydencki, Babel, waluta przed euro, Hiszpania, peset około 2 euro, Niemcy, marel około 9 euro, Grecja, drachmy. Drachmy. Około 1 euro, Francja, frank około 5 euro, 4 euro, Polska, złotówki, nie mamy, to jest nasza ta waluta. I wie. Skrócony opis Niemiec. Stolicą Niemiec jest Berlin. Dużymi miastami w Niemczech jest ich bardzo dużo, gdyż Niemcy powstały z rozpadniętych krajów. Każdy z nich miał swoją dosyć rozwiniętą stolicę. Jest ich na przykład Frankfurt, Manchester. Sławnym Niemcem jest Jan Gutenberg, wynalazca druku, pierwszy drukarz na świecie. Pięknymi zabytkami w samym Berlinie jest ich bardzo, bardzo dużo. Jest to na przykład Brama Brandenburska oraz Reichstag, czyli siedziba rządu niemieckiego. Byłą walutą Niemiec była marka. Jedna mała w Niemczech według marek powinna kosztować 4,6 euro. Hiszpania, Madryt. Stolicą Hiszpanii jest Madryt, większymi miastami jest Barcelona, sławnym człowiekiem jest Edynburg, nie mamy tam zabytku sztuki. To jest sławny człowiek. Na kawę w euro wypłacili 1,9 euro. Grecja. Stolicą Grecji są Ateny, dość rozpoznawalne, więc że każdy z was gra kiedyś w Monopol, na pewno jest tam Ateny i Saloniki. Dosyć ostatnia, sławny, może nawet troszeczkę czarna sława jest to. Jest to Aleksander Tsipras, premier rządu Grecji. Francja. Stolicą Francji jest Paryż, a jego miastem jest Lyon. Słowo postaci jest Filip Kielcy, a wieża Eiffla tam i Marlauro. No to tak, kiedyś walutą Francji był frank francuski, a waluta to były 4 euro, to się teraz podniosło ponad dwukrotnie dla ceny kawy. Polska. Dosyć dużymi miastami w Polsce jest, myślę, że każdy zna polskie większe miasta. Jest Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków, Gdańsk. Można nawiązać także Poznań oraz Szczecin. Krócej. Dosyć sławnymi
osobami jest Agnieszka Radwańska, Robert Lewandowski, Robert Kubica. Ważnymi, takim bardzo naszym ważnym zabytkiem, to naprawdę Polska dba o bardzo dawno jest portret Jana Matejki Piłsudskiej Grunwaldem. Naprawdę bardzo duży, paru dziesięciometrowy. Jest to także w Warszawie grup nieznanego żołnierza. Tutaj Europolski miałby być orłem, tak jak teraz mam w złotówce, a z drugiej strony byłby... Cena kawy w euro? 3,6 euro kosztowałaby w euro kawa, która dzisiaj kosztuje 15 zł. Dziękujemy. Dzień dobry. My teraz my prezentujemy to, co mieliśmy prezentować. Hiszpania, Madryt, waluta peso, takie sławne miasta to Barcelona i sławni ludzie to Rafael Nadal. Niemcy. Stolica Berlin, sławne miasta Frankfurt i sławne miejsca Brama Berlińska, a sławni ludzie Angela. Grecja, mamy Ateny, Drachma i ta świątynia. Też mam Francję, tam jest Paryż. Pieniądze są franki. I wieży Alka. Polska, stolica to jest Warszawa, waluta to złoty, sławne miasta katolickie, Kraków, Gdańsk, Sopot i sławni ludzie Adam Mickiewicz i Robert Lewandowski. Sławne miejsce to jest Kolumbia, Wygłuta i Zabar. A ja bym tak chciał opowiedzieć troszeczkę o naszej kino łóżku Euro. Mamy tam Syrenkę Warszawską, Wawel, Wisłę, Króla i Osło Konio Pieska. Jeden wielki miszmasz. Którego chcieliśmy robić, to jest jednocześnie osiołek, koń, piesek. Rozumiem. Ale cen kawy, ceny w euro nie zdążyliśmy. Ale to pewnie dlatego, że nie byliście zainteresowani spożywaniem kawy, tak? Tak. Dziękujemy. Ja dziękuję, lubię kawę. Brawo. Mamy stolicę. I stolica Hiszpanii to Madryt. Stolica Niemiec to Berlin. Stolica Grecji to Ateny. I stolica Francji to Paryż. No i oczywiście stolica Polski to Warszawa. Teraz ćwiczenie sobie, czyli znane miasta to jest tak. Hiszpania to jest Barcelona, Sevilla, Bilbao. Francja to Dijon. Na euro ceny kawy. Ceny kawy to tak. W Hiszpanii waluta to była peso i obecnie w przeliczeniu to wychodzi 2 euro za filiżankę kawy. Niemcy miały wcześniej walutę marki. Teraz jak mają euro, to w przeliczeniu wychodzi 4,5 euro za. To samo jest we Francji, ta sama cena za filiżankę kawy, a wcześniej miała Polanki jako swoją walutę. Grecja jako swoją walutę miała liry i teraz w przeliczeniu to jest ćwierć euro za filiżankę, a w Polsce obecnie mamy złoty i nadal mamy.
a w przeliczeniu to by było coś koło 3,350. Zadanie czwarte, zabytki. Hiszpania, katedra w Barcelonie, Niemcy, mur berliński, Francja, Louvre, Grecja, Pantheon, Polska, Wawel. Mhm. I teraz jeszcze masz. To w międzyczasie małe sprostowanie. Walutą Grecji była drachma, a lira był walutą włoską i Rodos to nie miasto, tylko wyspa. Tak. I tutaj mamy nasz pieniądz, 1 euro. Symbolizuje go orzeł polski, czerwony, otyły. Ma na głowie koronę i słuchawki symbolizujące spokój oraz brak stresu w narzędziach polskich. No i dziękujemy bardzo, brawa. Słuchawki to by się dzisiaj pani wykładowczyni przydały i wolontariuszom, a nie orłowi. Słuchawki by się jeszcze przydały wielu osób. O krajach, które robimy to, że Hiszpania, że stolicą Hiszpanii jest Madryt. Większym miastem jest Barcelona, miastem. Słownymi ludźmi są Gerard Piqué, Andrés Iniesta i Casillas i Isco. Zabytkiem jest katedra w Barcelonie. Kiedyś warto była peseta, a kawa w tych pesetach kosztowała 2 euro. Niemcy mają stolicę Berlin, duże miasto Amnazium. Głosną masową jest Angela Merkel. Budynkiem jest Barana Wandertrogen w Berlinie. Dawną walutą była marka niemiecka, a kawa kosztowałaby 9 euro. Chyba 4 albo 5. Trochę żeście tym Niemcom ceny zawyżyli. Jedziemy do Grecji teraz. Grecja ma stolicę Ateny, wyspy Kretę i Rodos. Sławnym budynkiem jest Kawa Kielosa. Dawna waluta drachma, a kawa kosztuje 1,5 euro. Mhm. Francja. Stolicą jest Paryż. Wasza propozycja na polski rewers euro to jest warszawska syrenka, tak? Tak. Brawo dla tej grupy. Ta grupa zna... Tak. Przedstawiali Jakub Ściański i Mateusz Wokulski. Brawo. I ta grupa znała sławne osoby spoza świata piłki nożnej. Był i Kopernik w końcu i parę jeszcze innych nazwisk. Ostatni zespół. A więc tak, Francja. Stolica to Paryż, wielkie miasta to Marsylia, Lyon. Sławne osoby to Lori, czyli sławna piosenkarka, René Gościnny, Piotr Kili. Cztery. Wieża Eiffla, Louvre, Łuk Triumfalny, Notre Dame, Mona Lisa. Piąte. Frank i kawa kosztowałaby około 220 franków. Hiszpania, stolica Madryt, znane miasta Barcelona i Sewilla. Sławni obywatele.
obywatele. Antonio i Francis, Penelope Cruz i... Dawna waluta. Peseta. Zabytki, Sagrada Familia, cena za kawę 2 euro. 2 euro. Polska. Stolica Warszawa. Główne miasta Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Katowice. Sławni obywatele. Jan Paweł II, Lech Wałęsa, prezydent Andrzej Duda, Krzysztof Jan Matejko. Obrazy. Bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja 3 maja. Dawna i teraźniejsza waluta. Złotówki. Stolica Berlin. Główne miasto Maraku. Sławni obywatele. Angela Merkel. Zabytki i dzieła sztuki, brama Bramy Wózka, nazwa danej waluty, liczby nazwiskowe, marki, 1 euro to jest 1,3. Kawa kosztowałaby około 9 marek. Grecja, stolica Ateny. Główne miasta Sparta, Kreta, Rom, Saloniki, Katerini. Sławni obywatele, Chowe. Zabytki, Pantheon, Akropol. Waluta, Drachma. Przeliczymy na kawę, nie mamy. I nasz pieniądz, że tak powiem, to pałac, przedstawiony Pałac Kultury, a z drugiej strony, czego niestety nie zdążyliśmy uchwycić, obraz Jana Pawła II. Dziękuję. Mhm. Dziękujemy.